Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie po krótkiej wakacyjnej przerwie w naszym autorskim programie Kanapa i od razu wspaniały gość. Michał Wiśniewski i ich troje, witam Cię serdecznie. Cześć, bardzo mi miło, tym bardziej, że jestem w kolorze nowego dziennika, prawda? Tak jest. Także to mam pierwszy raz występować w programie, który jest w moim kolorze. Dziękuję bardzo. Czy chciałbyś zostać reprezentantem naszej gazety na świecie ze względu na kolory? No ja z przyjemnością. Jest jakaś stawka na to? Za 3 dolary. 3 dolary wyrzeźbimy? Tak, no oczywiście, mówią, że tak, się zbierze. Dziękuję. Z reżyserki mówią, że tak. Dobrze, plus taxes. Okay. Ale już jak jesteśmy przy kolorze włosów, to zapytam się na sam początek. Chcesz być kimś innym niż jesteś, czy właśnie taki jesteś? Bo zawsze ten kolor jest z tobą związany. Znaczy ja mam przechlapane tak naprawdę, bo do ostatniej sesji, którą robiłem na nową płytę, przefarbowali mnie na czarno. Ponieważ taki pomysł miał reżyser, żebym wrócił do naturalnego koloru. Niestety wróciłem do domu i dzieci mnie nie rozpoznały, prawda? W związku z czym jakby mówią, tato, no ale ty jesteś czerwony, jesteśmy przyzwyczajone, że tak powiem, inaczej nie zauważamy cię, wchodząc po schodach, pytamy, co to za człowiek. No to musiałem wrócić trochę do czerwonego, ale ja myślę, że to jest taki mój rozpoznawalny kolor i jeszcze przez jakiś czas, dopóki nie będę łysy albo totalnie siwy, a chciałbym być kiedyś siwy, to jeszcze zostawię trochę ten czerwony kolor. No jestem od ciebie 3 lata starszy, popatrz co się dzieje, widzisz? Ty jesteś starszy? Niemożliwe, jestem najstarszy. No ja sprawdziłem wszystko, kochany. Nie, mój drogi, przychodzi do mnie ostatnio pani Krysia, lat 75 czy 6 i ta pani Krysia już taka delikatnie była po kościele, no, ale rzuca mi się na szyję i mówi, Michał, jak byłam młoda, to słuchałam twoich piosenek. Ja mówię, Boże, kochany. Ja mówię, no nie fajnie, mówię, Michał Wiśniewski, nie Mieczysław Fok. Ona mówi, wiem. No ja po prostu totalnie speszony, no ale to wiadomo, kobieta była delikatnie, no a propos. No to jest czysta woda, Poland Spring Water. Tak jest. Super. Dobrze, ale twoja zmiana koloru, to było związane też z twoim nowym projektem, rozumiem, i możemy pokazać zdjęcie? No nie możecie. Nie możemy pokazać zdjęcia. Nie, wyślę wam komplet zdjęć, dlatego że trzymamy to w takiej fajnej tajemnicy, dlatego że, mówię fajnej, dlatego że ja mam generalnie to, że jak robię coś nowego, to lubię to od razu pokazać. A tym razem chcemy zakończyć projekt od A do Z. I zaskoczyć wszystkich. Tak, chcemy trochę zaskoczyć. Że tak to nazwę Revolution. A, Revolution. Nowa płyta w listopadzie. Dziękuję za reklamę. To tylko w Ameryce można zrobić. W Polsce powiesz coś takiego i od razu... Słuchaj, staram się odrobić te 3 dolary. No dobrze. To już załatwione. 9. raz w Ameryce na koncertach. To znaczy, że tu masz rzeszę fanów. To znaczy, w tym czasie boomu takiego, który przyjeżdżaliśmy od 2001 roku, no rzeczywiście były to olbrzymie koncerty. Później pomyśleliśmy sobie, że... Ale oczywiście grane tak standardowo Chicago, Nowy Jork, Toronto. A później zaczęliśmy się rozkręcać trochę i już zjechaliśmy na kolejnych trasach trochę niżej. A później jeszcze niżej. A później kolejna baba mnie zostawiła. O, kur... I mówię, nie, muszę wyjechać na jakąś porządną trasę. I zrobiliśmy w 2006 roku, w zasadzie w styczniu 2007 zrobiliśmy pierwszą dużą taką trasę w Stanach. I objechaliśmy obydwa wybrzeża i Kanadę. Piękne przeżycie, bardzo udana trasa. I to chyba było bardzo nagłośnione medialnie, bo jeśli się nie mylę, to siedziałem w domu TVN... i w TVN-ie coś oglądałem. Tak jest. Las Vegas, te sprawy. Tak. No i to było przeżycie pierwszy raz, zobaczyć po prostu tak naprawdę tę Amerykę, nie tylko od strony Nowego Jorku, Manhattanu, tylko Amiszów. No, proszę. Tych uważnych górali Indian i poznać naprawdę bardzo ciekawych ludzi, po drodze i Polaków, którzy poradzili sobie no jednak w różnych miejscach, no bo kto mieszka w Nowym Jorku jest zupełnie innym Amerykaninem polskiego pochodzenia, na przykład w środku Teksasu czy Arizony, czy Los Angeles, bo naprawdę widać tą różnicę. Jedno, co tylko zauważyłem, to bardzo często Polonia się kłóci. No ale nie może się ze sobą... Oczywiście, że się kłócą, tylko oni są już tak bardzo przyzwyczajeni do tego, że nie zauważają. Okej. Ale jak już jesteśmy przy właśnie tej podróży po Ameryce twojej, którą już dosyć dobrze znasz, takie miejsca jak Niemcy, Polska i Stany Zjednoczone. Jako styl życia,
Jak ci się wydaje, gdzie byłoby ci najbliżej? Myślę, że większość z Państwa się ze mną zgodzi, że generalnie dom jest tam, gdzie jest Twoja rodzina. Ponieważ ja nie miałem rodziny, założyłem ją dość wcześniej, późno można powiedzieć, to tam, gdzie moja rodzina, jest mój dom. Będąc w Niemczech, bardzo się utożsamiałem z tym krajem. Bardzo. Czerpałem, mam nadzieję, najlepsze wzorce z tego, co mogłem. Jest to oczywiście kraj, który w żaden sposób nie można porównać do Polski, mimo że jesteśmy sąsiadami, a do Ameryki już w ogóle. No, a tutaj w Stanach Zjednoczonych w ogóle można by było to rozdzielić jeszcze na poszczególne stany. No ale to jest chyba każdy stan inny kraj. To jest ta różnorodność. No, generalnie zazdroszczę troszeczkę tego z jednej strony, ale tak spytałem swoją żonę wczoraj, czy ona potrafiłaby żyć w Nowym Jorku. Nie. No jest góralka z miasta Wisła. Koleżanka Małysza? To była dziewczyna Małysza. No proszę bardzo. Sekrety tutaj jakieś dostajemy. Ale to byli mali. Także nie mam urazy. A z drugiej strony, z drugiej strony to gdzie się te drogi zbierają, bo ja ostatnio w Pucharze Świata w Szczecinie jechałem oczywiście klasę niżej samochodem, ale ścigaliśmy się na Baja Poland 2012, bo jak wiesz, on przeszedł do rajdów. I ty też, bo nie wszyscy wiedzą. No bo to taka historia dziwna dosyć, bo ja zaraz po lotnictwie wybrałem sobie taką pasję pokera. Zostałem prezesem Polskiego Związku Pokera, jeździłem na bardzo duże międzynarodowe turnieje i jak to kobieta, z początku zero zainteresowania, ale jak się okazało, że to gra umiejętności, że można pomyśleć, że trochę psychologii, trochę matematyki, tak zerkała, a ona była całe życie, bo ona jest po AWF-ie w Krakowie, studiowała tam psychologię sportową i zajmowała się rajdowcami. Ustawiała tam pana, żeby mniej pił, mniej się denerwował, wcześniej chodził spać, myślał, przedstawiał sobie w głowie to, co powinien. No ale mnie te rajdy tak na początku zupełnie nie kręciły, bo co, ja byłem pilot, akrobata, to wiesz, co tam rajdy, jak samolot, zresztą co będę opowiadał pilotowi. I generalnie. Do lotnictwa zaraz przejdziemy, to jest fascynująca rozmowa. I powiem ci, że ja zaraziłem ją tym pokerem do tego stopnia, że ona pojechała na Mistrzostwa Europy do Wiednia na 780 graczy, zajęła siódme miejsce. Teraz została wicemistrzem Polski online na 1200 graczy, kobieta, dała nam wszystkim w tyłek. Czyli przerosła mistrza, który ją uczył. Przykre to było, ja bardzo to przeżywałem, że jest lepsza ode mnie. Powinieneś być dumny. No, ona mnie jako wepchnęła nauczyciel, w rajdy. To daje dużo satysfakcji. Ona mnie wepchnęła troszeczkę w rajdy, więc szykuję się teraz na testy. No, nie powinienem tego zdradzać, ale to i tak za chwilę wyjdzie na jaw z Leszkiem Kuzajem, który przejdzie pewnie z płaskich do cross country. I chcemy pojechać na testy, zobaczyć, jak nam się tam razem pracuje na rajdach. No a wyścigi górskie pokazywałem ci to Ferrari, które jeżdżę z Sergiem Mazzinim z Włochem. To ja tylko muszę Państwu powiedzieć tak. Tutaj leży iPad Michała. Ale Sergia mogę pokazać. Ma takie wspaniałe zdjęcia, których nie pozwala nam pokazać. Musimy uzbroić się w cierpliwość, zobaczyć Michała w naturalnym kolorze włosów. Nowy projekt. Oj, nie powinienem powiedzieć. No, powinieneś powiedzieć, bo to ja się nie wstydzę tego. Ale nie wiem, czy Ferrari pokażesz, jest widać. Tak, teraz na dużym ekranie pokażemy też. Wyślę. Teraz właśnie wracamy do Polski po koncertach, jedziemy taki duży rajd, znaczy wyścig górski w Korczynie. Zapraszamy wszystkich, jakby byli blisko, tych z Phoenix, tych z San Diego. No. Co, dzisiaj zaprosiłem... Korczyna pod Rzeszowem. Dzisiaj zaprosiłem Cię jako lidera zespołu Ich Troje. Muzyka ze wspaniałym, prawda, wachlarzem pięknych utworów, którzy wszyscy nucą pod nosem. A może następnym razem jako mistrza światowego w rajdach. Kto wie?
Czy ja nie mam takiej aspiracji? Wiesz co, skończyłem 40 generalnie i teraz realizuję, zresztą chyba to lotnictwo też starałem się dotrzeć daleko, ale względem umiejętności, ale nie sportowo. Trenerka jest bardziej, moja żona jest bardziej nastawiona sportowo, a ja nie, ja chcę z tego czerpać przyjemność. Ja chcę czerpać przyjemność z poznawania nowych ludzi. Nie mam tyle pieniędzy, żeby jeździć jak Adam na przykład, czy Krzysiu Hołowczyc samochodem za tam, nie wiem, 5 milionów złotych. No to są bardzo, jest bardzo drogi sport. Tylko jeździmy klasę niżej, no ale sprawia mi to tyle samo radości z pewnością co im. Tylko nie walczymy o miejsca. A później jest piękna atmosfera po... Wyborowa atmosfera. Wyborowa atmosfera. Słuchaj, nie możemy robić product placement niestety. Ja rozumiem, a to inaczej byśmy wytnie. Zupełnie inaczej stali. No właśnie. No właśnie. Chwilę o lotnictwie porozmawiamy, dlatego że to jest też moja pasja. Już ponad 10 lat temu zrobiłem sobie licencję i dla mnie lotnictwo było wszystkim. O, ja też minęło właśnie 10 lat. No, także wtedy pamiętam no niesamowite wrażenia, kiedy już sam jesteś in command, jak to się mówi, wybierasz sobie trasę i odrywasz się od rzeczywistości, zostawiasz ją kilka tysięcy stóp pod sobą. I czym lotnictwo jest dla ciebie? Przede wszystkim wolnością. Ja się zainteresowałem lotnictwem, dlatego że robiłem tę licencję w okresie swojej największej popularności, gdzie rzeczywiście ciężko było przejść i nie usłyszeć komentarza. Komentarze były różne, bo w moim przypadku to jest tak, że 50% mnie sympatyzuje ze mną, a 50% mówi, kurwa, burak przyszedł. To jest niestety tak. Więc ja czułem w lotnictwie to, że jestem Sierra Papa Kilo Golf Alpha. I oczywiście tam z czasem ktoś już się z kontrolerów orientował, że to ja lecę, ale trochę tej wolności poczułem. No a poza tym, jak wiesz, wolną przestrzeń powietrzną wprowadzono w Polsce jakieś tam kilka lat temu. Już w ogóle nie musiałeś się meldować. Więc było zdecydowanie fajniej. Bardziej przyjaźnie. Interesowało mnie prawo lotnicze, które jest krwią pisane i na przykład ja sobie się bardzo przyłożyłem do tego przedmiotu, tak jak przy mechanice jestem po prostu dupa, nie mechanik. Tak akurat prawo mnie bardzo zainteresowało. Że i komunikacja jest, chyba ciebie pasjonuje. No to też, bo ja przeleciałem tak naprawdę na symulatorze, ale takim online, kilka tysięcy godzin. Na różnych typach samolotów i akurat z ciekawości powiem, wprawdzie nie w USA, ale w Kanadzie, szefem wyszkolenia Air Canada jest Polak. I też nie zdradzę żadnej tajemnicy, że dzięki temu on przyszedł na koncert, ja akurat zaśpiewałem jakieś rekwiem dla mojego zmarłego kolegi pułkownika Marcheleskiego, który rozbił się w Radomiu, nie wiem, będziesz kojarzył pewnie taki wypadek. Ja zaśpiewałem to rekwiem na koncercie w Vancouver, nagle podchodzi jakiś taki nietypowy, sympatyczny gość i mówi, jestem twoim fanem, czy miałbyś ochotę polatać na prawdziwych symulatorach? Ja mówię, jasne, no przecież ta godzina kosztuje jakieś tam 2500 dolarów. To mówię, no normalnie mi nie stać na to, znaczy no wiesz, za godzinę w symulatorze to możesz zrobić jakiś prezent na 40, ale tak. No a on mówi, no bo ja jestem szefem wyszkolenia tutaj w Air Canada. Bo wszedłem i normalnie, wiesz, no orgazm za orgazmem, teraz tak. B767-300, to co lata do Polski między innymi jeszcze. Airbus 340-600. Wszystko. No generalnie nawet jedna 737-200, która jeszcze potrzebowała do symulacji, no przynajmniej taki pokój jak ten komputerów tych szpulowych, żeby tam ten symulator się ruszył. Także nie, dużo szczęścia w tym lotnictwie, gdzieś tam dojście do pewnego etapu. No a później znowu szara rzeczywistość goni, bo ja uwielbiam wyzwania, w związku z czym jakby później pokera, a teraz rajdy. Ale to tylko i wyłącznie, no i gdzieś oczywiście ta muzyka, która, dzięki której w ogóle zmieniła moje życie. I to ja myślę, że takich wyzwań może być jeszcze w przyszłości kilka. Akurat ja jestem takim człowiekiem. Są ludzie, którzy uwielbiają święty spokój i oni chcą pracować od 8 do 16. Przyjść do domu, poświęcić się odpoczynkowi i tak
przechodzą przez życie. To jest też oczywiście no, pewien sposób. Ja do takich ludzi nie należę, ale to nie zmienia sytuacji, że chętnie na przykład oglądam Martynę Wojciechowską, która lubi podróżować. Ja jak jadę na podróż, to w podróż, to nie lubię basenik, basenik, piwko, odpocząć po prostu lubię, a ona lubi zwiedzać, w związku z czym tak się targamy pół na pół, bo ja oczywiście uchyliłbym jej wszystkie. Ona wtedy była chyba najkrótsza wizyta na Manhattanie, bo tempem po prostu takim naprawdę broadwayowskim przeszliśmy, to błyskawicznie stanęliśmy, zrobiliśmy zdjęcie i nawrotka. Więc tak krótko jeszcze na Times Square nie byłem. Ich troje, no wspaniały sukces. Strzeliście się w samo sedno tego, co ludzie oczekiwali. Podobno twój partner, z którym zakładałeś zespół, Jacek, pracuje nad nową płytą. No na pewno rozpoczął tą pracę. I pierwszy raz chyba chcieliśmy uzyskać taki komfort, żeby nikt na nas nie naciskał. To jest oczywiście ciężko utrzymać markę, nazwy, jeżeli nic się nie robi. No ale z drugiej strony, wiesz, gdyby każdy artysta był tak płodny jak Prince i nagrywał na przykład 4 płyty jednocześnie, to myślę, że gdzieś tam by było tego trochę za dużo i przesyt. Ja miałem ten swój czas, gdzie wyskakiwałem z każdej lodówki. Chciałeś sięgnąć po serek rano na śniadanie, Wiśniewski. Otwierałeś radio, jakieś tam Wiśniewski. Telewizja, koncert Wiśniewskiego. I to był przesyt, który absolutnie nie służy muzyce. On służy promocji, ale w moim przypadku no, ciężko mówić, że ja potrzebuję promocji, bo większość ludzi kojarzy tę postać. Można ją lubić, można ją nie lubić, ale nie promować. I tak pomyśleliśmy sobie, że zajmijmy się na moment sobą. Zobaczmy, skończyliśmy po 40 lat, zobaczmy w jakim jesteśmy momencie życia. Jesteśmy na tyle zdolni, piękni, to był żart. Jak wino mężczyźni. Proszę się w ogóle nie wzorować, ani nie identyfikować. Że przyszedł taki moment, że możemy sobie pozwolić na dłuższą przerwę i zrobienie czegoś, co również nam sprawi radość, a nie tylko wytwórni, która nam to finansuje. Jak było na koncertach w Nowym Jorku? No nie będziemy oszukiwali, jesteśmy przed koncertem. No, chociaż ten program pójdzie już po koncertach. Ja ale już możesz się spodziewać, że będzie... To znaczy tak, gramy w miejscach, w których będzie słychać, szczególnie w New Jersey, znaczy publiczności może będzie niewiele jak na tą salę, ale chcemy, żeby ten koncert odbył się w pięknej sali. W związku z czym będzie w bardzo pięknej sali. To nie jest Michał Wiśniewski z jednym, dwoma muzykami, z wokalistką. To jest zespół 15 osób. Niesamowite przedsięwzięcie. No chcielibyśmy, żebyście coś posłuchali, tak? No, z dyskietką występowałbym tutaj, prawda? Też by się zmieściła. Mógłbym to zrobić, prawda? Udawać. Nie wiem, czy to jest wygodne, czy niewygodne pytanie, ale postanowię, że zadam ci to pytanie, bo jakiś czas temu świat obiegła informacja, że jesteś chory. Guz został wycięty. Ja przepraszam bardzo, bo to rzeczywiście zastanawiałem się długo i generalnie nie powinienem o tym był mówić. Tylko to jest w ten sposób. Czasami Kowalski może zatrzymać to dla siebie, ale ode mnie uzależnionych jest tak naprawdę ponad 70 osób. Jeżeli ktoś mi daje budżet na Dakar, wrzuca we mnie pieniądze, u mnie wykrywają guza i ja nie wiem, jak szybko dojdę do siebie, jak szybko zostanie on wycięty, jak ja się po tym będę czuł, czy nie będzie przerzutów i tak dalej. Czuję się w obowiązku tym ludziom powiedzieć, że jest naprawdę ważny powód. Bo czasami, wiesz, zdarza chcesz, się... żeby to było zdarza się czasami, tak, gwiazdorstwo jakieś. Tak, że ja Michałek nie chce. Nie chce, to odwołuje sobie wszystko. Nie, ja na dzień dzisiejszy no pety jeszcze nie zrobiłem, bo nic mnie nie boli. Sprawa została wycięta, teoretycznie zakończona. Praktycznie jak będzie, nie mam na to wpływu, bo to wiesz, jest zawsze strefa zainteresowań i strefa wpływu. Ale ponieważ nie mam na to wpływu, no to też nie jestem zainteresowany, żeby chodzić teraz specjalnie się robić szczegółowe kolejne badania, czy gdzieś tam jakaś komórka nie została. Oglądałem tą chorobę z boku, chodząc po szpitalach, po hospicjach i to zarówno dorosłych, jak i dzieci. I żeby była jasność,
ładowałem w nich pozytywną energię. Ja nigdzie nie poszedłem, nie zacząłem się skarżyć, Boże, co to będzie i tak dalej. A i tak dostawałem setki, jak nie tysiące fajnych, ciekawych porad, z których akurat nie musiałem korzystać, bo byłem w bardzo dobrego lekarza w naszej stolicy, który mi po prostu pomógł i nastawiał mnie pozytywnie. Wyglądasz jak okaz zdrowia, także mamy nadzieję, że wszystko jest... Absolutnie. Wszystko jest out, wszystko jest dobrze. Było to po angielsku, akcent był jakiś? Możesz, to jest polonijny program, to możemy trochę anglicyzmów wrzucać. Ja czasami się łapię sam za język, że wrzucam jakiś ten... Ostatnia rzecz. Powiem ci, że jestem troszeczkę pełen podziwu do twojego podejścia do show biznesu w Polsce. Ponieważ jesteś natarczywie napiętnowany i jesteś, prawda, w centrum jakiejś takiej niezbyt pozytywnej uwagi. Jak nastąpił ten moment, w którym ty powiedziałeś sobie, robię swoje, niczego nie słucham? No to znaczy tak, ja nienawidzę być marionetką. Uważam, że nikomu krzywdy nie zrobię. Jeżeli... ja nie jestem warszawcę, ja nie chodzę na bankiety, ja się nie szlajam, ja się nie promuję, bo nie mam takiej potrzeby. Jestem typowym domatorem, w związku z czym jakby gdzie wychodzę? Wychodzę tam, gdzie ja chcę wyjść, a nie gdzie muszę ze względu, bo ponieważ. I przez to nie integruję się tak zbytnio z tym środowiskiem, ale mam wielu przyjaciół w tym środowisku, których sobie cenię. Nie potrzebuję tego, żeby lubiła mnie pani Korwin-Piotrowska, bo dla mnie ona stanowi wątpliwą wartość w ogóle. Bo człowiek, który żeruje tylko i wyłącznie na wyciąganiu brudów innych i to, że jej się nie podoba, że ja mam zegarek taki albo spodnie takie lub nie wiem, zamiast żonę na Hawaje, to zabrałem ją na Gubałówkę. Nic jej do tego. I nazywam to czasami po imieniu, czasami trochę ostrzej. Ostatnio była taka sytuacja, że chodziło chyba bodajże o Małgosię Sochę albo Lisowską, które są w ciąży. Zostały opisane, że lansują się swoimi dziećmi. No, ja mam 5 dzieci, w związku z czym zdaję sobie sprawę, że kobieta, czym ta kobieta fajniejszy ma ten brzuszek, tym powinna go eksponować, namawiać, zachęcać do tego, żeby ten naród się rozmnażał, bo dzieci naszą przyszłością, jak powiedział pan wicepremier Pawlak, drodzy państwo, tylko z dzieci wyżyjemy. Nie liczcie na emerytury, zaraz się skończą, tam renty, emerytury, nic nie będzie. Do roboty. Jak prezydent Białegostoku kiedyś powiedział, niczego nie będzie. W ogóle. Nie, także ja po prostu ja trzymam się coraz częściej za język, ale czasami nie mogę się powstrzymać. Ty jako poważny redaktor nie możesz sobie na pewne rzeczy pozwolić. Ja jestem redaktorek amatorek, także przypadkowo. Na zakończenie chciałem ci jeszcze raz podziękować, że znalazłeś czas dla nas, dziękuję dla naszych bardzo. Widzów. Dla państwa chciałem powiedzieć, że czeka was naprawdę bardzo fajna rewolucja, ponieważ Michał mi tutaj pozwolił zobaczyć kilka rzeczy i powiem państwu, że warto czekać na to, co się stanie pod koniec roku. Zapraszam i mam nadzieję, że... Trzymam za to kciuki naprawdę i nie mogę się doczekać. Wyślę, obiecuję, już w październiku wszystko ujrzy światło dzienne, a w listopadzie płyta, także doślemy. Będziemy o was pamiętać. Pamiętajcie o nas. Pamiętajcie o nas. Podczas kolejnych przyjazdów do Nowego Jorku oczywiście też zapraszamy do nas, ugościmy. Na tą kanapę. Tak jest. Dziękuję ci bardzo. Trzymajcie się. A wszyscy tańcowali i pili wino. Ta, 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 ta. Dobranoc. Czy zawsze bijesz sobie brawo przed występem? Tak. Zawsze, wiesz, dla kurażu. Rozumiem, nie, ja też to robię. Ja też. Dla kurażu sobie mówię. Siedzę i mówię. Sadowski jesteś. Ja mówię też, Michał, kurna, no nie, nikt cię nie, w życiu jeszcze nie pokonał, nie, no każdy rekord należy do ciebie, Bóg się pomylił, no dał innym więcej, innym mniej, prawda? No, dokładnie. Więc dobrze, no. Dobra, jedziemy.